Dobrze się przygotowałem do tego meczu. Starałem się nie myśleć o tym, że to jest debiut w reprezentacji, po prostu wyjść i zagrać dobry mecz. I wydaje mi się, że udało się i na pewno jako cała drużyna zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz w obronie, bo wiadomo, że w meczu ze Słowacją no, trochę to szwankowało. Czy ciążyła trochę taka presja po tym meczu ze Słowacją i te reakcje kibiców jakoś na was wpłynęły, czy zapomnieliście szybko o tym i chcieliście zagrać tutaj po prostu dobry mecz? No, chcieliśmy zagrać dobry mecz i chyba widać było to po wszystkich zawodnikach, że jakiejś wielkiej presji nie było, po prostu chcieliśmy grać to, co trener zakładał i po prostu szkoda, że w tych sytuacjach trochę zabrakło nam tego spokoju. Trener mówił przed tymi meczami, że to czas eksperymentów. Czujecie, że tacy zawodnicy jak ty, czy koledzy, którzy debiutowali, możecie na dłużej zaistnieć w tej kadrze? Nie wiem, to pytanie do trenera. Wiadomo, że każdy z nas chce się bardzo dobrze pokazać i to tylko trener jakby wysyła powołania i on będzie analizował ten mecz i to on podejmuje decyzję, kto w następnych meczach będzie przydatny do zespołu. Teraz trochę przerwy od meczów reprezentacji. Przyda się chyba ta przerwa ze względu na tą atmosferę, która ostatnio powstała wokół kadry. Wie pan, no, zawsze jest tak, że chciałoby się zaraz zagrać następny mecz i wygrać, i żeby wszystko było w porządku. Wiadomo, że następne mecze są bodajże w marcu, tak? Więc trochę czasu jest i na pewno trener też będzie miał czas, żeby po prostu przeanalizować i po prostu, nie wiem, przygotować się do tych następnych meczów.